Skończył się trzeci dzień. Zostało wam 7 dni pracy. Jutrzejszy, 4. dzień, jest dla was bardzo ważny. Zaczniecie praktykować vipassanę. To oznacza, że zaczniecie wchodzić w obszar panya, mądrości, wglądu. To, co praktykowaliście przez 3 dni, było nieodzownym warunkiem wstępnym do waszej pracy jutro. Jutro zaczyna się rzeczywista praca. Przez 3 dni przygotowywaliście się do rozpoczęcia właściwej pracy, medytacji vipassana. Nie jest możliwe praktykowanie vipassany bez mocnej sila. Bez niej nie można dojść do rezultatów, właściwych rezultatów. Nie jest możliwe praktykowanie vipassany bez dobrego samadhi. Dlatego przez 3 dni, zgodnie ze zobowiązaniem podjętym 1. dnia, przestrzegaliście 5 zasad, czyli sila. Sila to jest podstawa, fundament. Im silniejszy fundament, tym mocniejsza będzie budowla na nim wzniesiona. A więc w oparciu o tę mocną podstawę zaczęliście pracę z samadhi, praktykując anapanę. Sila jest potrzebna, aby osiągnąć właściwy rodzaj samadhi. 25 wieków temu byli w Indiach nauczyciele, którzy w ogóle nie przywiązywali wagi do sila. Tacy nauczyciele zdarzają się nawet w dzisiejszych czasach. Mówią oni, przestrzeganie sila nie jest potrzebne. Róbcie wszystko, na co tylko macie ochotę. Zajmujcie się bez przeszkód wszystkim, co sprawia wam przyjemność. To nie przeszkodzi wam medytować i doświadczać wszystkich przyjemności medytacji. Celem medytacji jest dla nich doświadczenie przyjemności. Ale nie to jest celem vipassany. Celem vipassany jest oczyszczenie umysłu. Oczyszczenie go na najgłębszym poziomie. Na poziomie korzeni. Do tego celu potrzebne jest niezwykłe samadhi, ale samma samadhi, właściwy rodzaj samadhi. Perfekcyjna sila jest konieczna dla osiągnięcia właściwego rodzaju samadhi, a właściwy rodzaj samadhi jest konieczny, aby rozwinąć panya. A panya jest potrzebna, aby dojść do ostatecznego celu, pełnego oświecenia, pełnego wyzwolenia. Sila dla samadhi. Samadhi dla panya, panya dla vimutti, to znaczy wyzwolenia. Jesteście na samym początku tej drogi, ale w miarę jak będziecie posuwać się dalej, zobaczycie, że wszystkie te 3 elementy, sila, samadhi, panya, zaczynają wspomagać się wzajemnie. Są jak trójnóg, stołek o 3 nogach. Jeśli jedna noga jest słaba, stołek nie może stać. Wszystkie 3 muszą być mocne. Sila pomoże samadhi i pomoże panya. Samadhi wesprze sila i wesprze panya. Panya będzie podporą sila i podporą samadhi. Wszystkie 3 są wzajemnie połączone. Zaczynają pomagać jedno drugiemu. Jeśli ktoś jest doskonały w sila, to dobrze. Przynosi mu to korzyści, dobre rezultaty. Ale bycie doskonałym tylko w obszarze sila nie doprowadzi go do końcowego celu, ostatecznego wyzwolenia. Jeśli ktoś jest doskonały w sila i ma bardzo głębokie doświadczenie w samadhi, to żaden z tych 2 elementów także nie doprowadzi go do pełnego oświecenia. Do tego konieczna jest jeszcze panya. Ten człowiek, który osiągnął pełne oświecenie, Siddhartha Gautama, jego życie było pełne sila już w dzieciństwie. Potem zaczął praktykować samadhi. Porzuciwszy życie osoby świeckiej, mającej dom i rodzinę, rozpoczął naukę u różnych nauczycieli. Praktykował najwyższe samadhi tamtych czasów. 8 pochłaniających samadhi. Praktykował wszystko. A jednak zdawał sobie sprawę z tego, że nie jest w pełni wyzwolony. Widział, że na dnie jego umysłu ciągle tkwią uśpione zakłócenia, zanieczyszczenia, które są jak śpiące wulkany. Dopóki te wulkany tam są, mogą w każdej chwili wybuchnąć i opanować go. A wtedy znów będzie pełen cierpienia. Trzeba usunąć korzenie. Korzenie tych tkwiących głęboko w umyśle zakłóceń muszą być wyrwane. Dlatego też kontynuował poszukiwania i odkrył na nowo technikę vipassany. To właśnie jest panya. Tylko dzięki praktykowaniu vipassany mógł rozwinąć swoją panya i stać się oświeconą osobą. Bez tego nie byłoby to możliwe. Technika vipassany była wtedy w Indiach od dawna zapomniana. Pozostały z niej tylko słowa,
ale zgubiono Pania, mądrość bezpośredniego doświadczenia. Pozostała Sila, jedna z trzech części Dhammy, stanowiących szlachetną ośmioraką ścieżkę. Pozostały trzy rodzaje samadhi. Teraz kolej na ostatnie dwa elementy ośmiorakiej ścieżki, które składają się na Pania, czyli Samma Sankappo i Samma Ditthi. Samma Sankappo, właściwy rodzaj myśli. Kiedy ktoś przyjeżdża na kurs taki jak ten, początkowo na powierzchni jego umysłu jest pełno zakłóceń, zanieczyszczeń, które sprawiają, że jest cały czas wzburzony, rozkojarzony. Umysł jest stale pod wpływem jakiegoś zdarzenia, wielu wydarzeń, a tu trzeba zająć się obserwowaniem oddechu. Myśli jednak ciągle dominują i bardzo często są pełne zakłóceń, zanieczyszczeń, takich jak gniew, czasami nienawiść, w niektórych przypadkach smutek, depresja, a w innych może to być pasja, namiętność. Te myśli ciągle was obezwładniają, mimo że bardzo staracie się wracać do obserwacji oddechu. Wciąż do was przychodzą, a wy musicie stale wracać do oddechu. Mija jeden dzień, dwa, potem trzy dni i zauważacie, że myśli co prawda nie zniknęły, ale zmieniła się ich jakość. Nie są już tak gwałtowne jak przedtem. Nadal są, ale odnoszą się przeważnie do ścieżki. Dotyczą Dhammy. Pojawia się zrozumienie, czym jest ścieżka, jak powinienem medytować, na czym polega właściwy sposób medytacji, na czym polegają trudności. Teraz do głowy przychodzą raczej tego typu myśli, a nie myśli o skrzywdzeniu kogoś. To jest Samma Sankappo. Ciągle jednak nie jest to ten właściwy rodzaj Pania, który umożliwił Siddharcie Gautamie osiągnięcie pełnego wyzwolenia. Zalecenie, żeby mieć właściwy rodzaj myśli, było obecne w naukach wszystkich nauczycieli w Indiach przed nim, w jego czasach i później. Uczono, że jest konieczne, aby mieć dobre myśli. Wówczas dopiero można widzieć rzeczy we właściwy sposób. I to jest właśnie Samma Ditthi, właściwe rozumienie, właściwe widzenie rzeczy. Widzi się rzeczy właściwie, czyli takie, jakimi one są. To tak, jakby słońce było zakryte bardzo gęstymi, ciemnymi, czarnymi chmurami, które całkowicie przysłaniają światło. Wszystko jest pogrążone w ciemności. Teraz chmury trochę się przerzedziły. Ciągle jeszcze są, ale już nie tak gęste, nie tak ciemne. Za cieńszą warstwą chmur zaczynacie dostrzegać światło, choć jeszcze nie całkiem znikły. To jest potrzebne. Ten rodzaj Samma Sankappo. Myśli wciąż jeszcze istnieją. Nie osiągnęliście etapu, na którym umysł byłby wolny od myślenia, wolny od wszelkich myśli. Myślenie jeszcze nadal jest, ale nie przeszkadza już tak bardzo jak wcześniej i dlatego umożliwia wam zrobienie następnego kroku. Następny krok to Samma Ditthi, właściwe rozumienie, zrozumienie rzeczywistości takiej, jaką ona jest. To jest prawdziwa Pania, prawdziwa mądrość. Stopniowo dojdziecie do Pania, która poprowadzi was dalej, do wyzwolenia. Są trzy etapy Pania. Pierwszy w języku tamtych czasów nazywał się Suttamaya Pania, następny Chintamaya Pania i trzeci Bhavanamaya Pania. Suttamaya Pania. Coś słyszeliście, coś czytaliście, czyjeś mądrości. Jakaś mądra, oświecona osoba, święta osoba mówiła o Dhammie. Jej słowa zapisano i stały się świętymi księgami. Słuchaliście słów tej osoby albo przeczytaliście różne mądre książki i zaakceptowaliście to, co powiedziano lub napisano. W większości przypadków zaakceptowaliście to, ponieważ wierzycie w tę osobę i jesteście jej oddani. Albo wierzycie w jakąś świętą księgę i dlatego ją akceptujecie. To dobrze, to bardzo pomaga. Ci, którzy nigdy nic nie słyszeli o Dhammie, nigdy w życiu nie przeczytali niczego o prawdzie, pozostaną zdezorientowani i zagubieni przez całe życie. Ale jeśli ktoś przynajmniej usłyszał o Dhammie, przeczytał coś o Dhammie, to usłyszał właściwe, prawdziwe słowa. Usłyszał prawdę. To jednak nie wystarczy. Rozwijanie samej Suttamaya Pania, mądrości usłyszanej lub przeczytanej, nie może was wyzwolić. To jest bardzo dobre. Bardzo dobre w tym sensie, że jest inspirujące. Pozwala zrobić następny krok. Następny krok
to Chinta Mayapanya, czyli zrozumienie prawdy, rozwijanie mądrości na poziomie intelektualnym. Człowiek jest istotą racjonalną, myślącą. Nie powinien niczego ślepo akceptować. Musi używać intelektu, używać swojej zdolności do rozumowania. Czy to, co usłyszałem, przeczytałem, jest logiczne? Czy jest pragmatyczne? Czy mam to zaakceptować? Próbujemy to zrozumieć na poziomie intelektualnym i po dokładnym przemyśleniu decydujemy. Tak, to jest logiczne, to jest naukowe, to się da zaakceptować. I wtedy dopiero akceptujemy. To jest drugi etap pania, bardzo ważny etap, bardzo pomocny etap. Pomocny w tym sensie, że daje dalszą inspirację do zrobienia jeszcze jednego kroku, trzeciego kroku, którym jest Bhavana Mayapanya. Bhava. Czyli wydarzyć się, żyć mądrością własnego doświadczenia, bezpośredniego, osobistego doświadczenia. Tylko i wyłącznie to może was wyzwolić. Dwa pierwsze etapy bardzo wam pomogą, ale nie doprowadzą do oświecenia. Dwa pierwsze były obecne w Indiach w tamtych czasach. Odkryciem Buddy była trzecia część Dhammy. Doświadczcie jej. Byli nauczyciele, którzy instruowali. Nie dopuszczajcie do siebie pragnień. Nie dopuszczajcie do siebie niechęci. Wszystkie rzeczy oddziałujące na zmysły są iluzją, złudzeniem, a wy się do nich ciągle przywiązujecie. W ten sposób sami sobie sprawiacie cierpienie. Pozbądźcie się tego przywiązania. Stańcie się bezstronni, a wtedy uwolnicie się od cierpienia. Wszystkie te nauki były głoszone. Problem polega na tym, jak to zrobić. Jak się uwolnić? Jeśli rozwinie się Bhavana Mayapanya, mądrość bezpośredniego, osobistego doświadczenia, ono właśnie zacznie nam pomagać w uwolnieniu się od cierpienia. Dwa pierwsze etapy mogą bardzo pomóc. Niestety mogą też i zaszkodzić. Czasami się zdarza, że bardzo szkodzą. Na przykład Sutta Mayapanya. Ktoś rodzi się w jakiejś rodzinie, w określonej społeczności i zostaje wychowany w określonej wierze zgodnej z obowiązującą tam tradycją, opartej na określonych świętych księgach. Od najmłodszych lat umysł tej osoby jest uwarunkowywany określonymi przekonaniami, dogmatami, filozofiami, które bezwarunkowo akceptuje. I zaczyna myśleć, czuć, że to wszystko jest dokładnie tak, jak powinno, jest w najlepszym porządku. Wszystkie inne tradycje są bezużyteczne, są złe. Moja tradycja jest najlepsza i ja ją akceptuję. Ten ktoś nigdy nie zrobi następnego kroku, ponieważ czuje się całkowicie usatysfakcjonowany. Znam i zaakceptowałem jedyną prawdę, prawdę zapisaną w naszych świętych księgach, prawdę wypowiadaną przez naszych świętych, prawdę ogłoszoną przez założyciela naszej religii. Ta prawda jest wspaniała. Takie podejście staje się wielką barierą, wielką przeszkodą. Osoba ta nigdy nie użyje swego intelektu, nigdy nie spróbuje zastanowić się, rozważyć, o co chodzi w tej nauce o prawdzie, a o rozwijaniu zdolności do osobistego doświadczenia rzeczywistości już w ogóle nie ma mowy. Staje się to ogromnym ograniczeniem. Z kolei ktoś, dzięki Sutta Mayapanya, może czuć się całkiem przekonany. Jednak będąc człowiekiem myślącym, chce te sprawy zrozumieć. Zaczyna się więc zastanawiać, czy to jest prawdziwe, czy to jest poprawne, czy to da się zaakceptować, czy to jest pragmatyczne. A wtedy starsi zaczynają się martwić. Starsi rodziny, starsi wspólnoty, starsi danej społeczności. Bardzo im się to nie podoba i mówią, och, ty nie masz w sobie wiary, nie wierzysz w nasze święte księgi, nie wierzysz w założyciela naszej religii. Jeśli wątpisz, czy wiesz, jak to się dla ciebie skończy? Po śmierci pójdziesz do piekła. I w tym momencie następuje opis piekła, straszliwy. Wtedy ten ktoś woła, nie, baba, nie, ja nie chcę iść do piekła, już akceptuję, cokolwiek, logiczne czy nielogiczne, pragmatyczne czy niepragmatyczne, wszystko akceptuję, nie chcę iść do piekła. Tak więc biedaczysko akceptuje. Akceptuje ze strachu. Starszyzna może też posłużyć się inną metodą. Powiedzą, słuchaj, jeśli zaakceptujesz wszystko to, co jest zapisane w naszych świętych księgach, wszystko, co mówi nasza tradycja i filozofia, jeśli to zaakceptujesz, to wiesz, co się stanie? Po śmierci pójdziesz do nieba. I tu następuje wspaniały opis nieba, cudowny, zachwycający.
Będziesz się tam rozkoszował wszystkimi zmysłowymi przyjemnościami. Wszystkie niebiańskie rozkosze, których nie możesz mieć tu na ziemi, tam na ciebie czekają. Takie wspaniałe. I tej osobie zaczyna lecieć ślinka. O, jak wspaniale! W takim razie, jeśli czekają na mnie takie przyjemności, akceptuję wszystko. Jeśli dostanę się do nieba tylko dzięki zaakceptowaniu, to ja jestem pierwszy do akceptacji. Więc akceptujecie. Akceptujecie ze ślepej wiary, albo ze strachu, albo z pożądania. Po prostu akceptujecie, nie używając szarych komórek, żeby zrozumieć. Nawet jeśli ktoś uczyni następny krok, to również może się to stać ograniczeniem. Bardzo często zdarza się, że ktoś zaczyna rozumować i znajduje bardzo logiczne wyjaśnienia, zwłaszcza odnośnie przekonań obowiązujących w jego tradycji. Jak dobry prawnik, znajduje mnóstwo sposobów, żeby przekonać samego siebie. To jest słuszne. Nasza tradycja tak twierdzi, a więc jest to słuszne. Stale wynajdujecie nowe argumenty, uzasadnienia i dochodzicie do głębokiego przekonania. Tak, to jest słuszne i na tym kończymy sprawę. Teraz wiem już wszystko. Mój intelekt twierdzi, że to jest prawidłowe. I wtedy nadyma się wasze ego. Teraz wiem już wszystko, jestem taki mądry. Mogę pisać książkę za książką na temat tej filozofii, na temat tej wiary. Mogę dawać serię wykładów. Mogę prowadzić dyskusje, seminaria i udowodnić każdemu, że każda inna wiara jest zła. Tylko ta wiara jest słuszna. Takie zamroczenie nie pozwoli wam zrobić następnego kroku. A więc te dwie rzeczy mogą stać się ogromną przeszkodą. Jeśli zaczniecie robić następny krok, bhavana maya panya, wtedy sami zaczniecie doświadczać rzeczywistości. Dopóki nie zaczniecie doświadczać rzeczywistości, nie jest to dla was żadna rzeczywistość. Będzie zawsze wypaczona, zniekształcona. Każda osoba, żeby dotrzeć do ostatecznego celu, musi sama doświadczyć prawdy. Człowiek zwany Siddhartha Gautama zrealizował prawdę wewnątrz siebie. Rozwinął swoją bhavana maya panya i stał się oświeconą osobą, wyzwoloną osobą. Pania, którą w sobie rozwinął, mogła wyzwolić tylko jedną osobę. A tą osobą był Siddhartha Gautama, nikt inny. Nikt inny nie może osiągnąć wyzwolenia z powodu jego mądrości. Dzięki jego mądrości inni mogą otrzymać przewodnictwo, zyskać inspirację, ale każdy musi sam rozwinąć swoją mądrość, aby dotrzeć do ostatecznego celu całkowitego wyzwolenia. Swoją własną mądrość, bhavana maya panya, mądrość, której doświadczyliście, którą przeżyliście. Tylko ona może was wyrwać z niewoli ignorancji, pragnień, niechęci, negatywności. Tylko ona może usunąć wszelkie cierpienie. Tylko ona wydaje owoce. Nie ta pierwsza, ani nie ta druga. Przykład. Ktoś bardzo głodny idzie do restauracji, siada przy stole, kładą przed nim kartę dań. Przegląda ją. O, wspaniale! Dziś mają pyszne jedzenie. Ślinka napływa mu do ust. To jest pierwsze zdarzenie. Teraz zamawia jedzenie. Trwa to trochę, zanim mu je podadzą, więc czekając rozgląda się wokół. Ci, którzy przyszli wcześniej, już zostali obsłużeni. Jedzą swoje dania i najwyraźniej sprawia im to przyjemność. Jedzenie musi być dzisiaj pyszne. Wystarczy popatrzeć. Wszyscy zajadają ze smakiem. I znowu ślinka napływa mu do ust. To jest drugie zdarzenie. Teraz trzecie zdarzenie. Tej osobie podano jedzenie i zaczyna ona jeść ze smakiem. Pierwsze zdarzenie to była sutta maya panya. Ten ktoś tylko przeczytał kartę dań, nie spróbował jedzenia. Drugie to była chinta maya panya. Ponieważ zobaczył, z jaką przyjemnością wszyscy dookoła jedzą, jaki mają wyraz twarzy, jego intelekt powiedział mu: wszystkim tym ludziom jedzenie smakuje, ponieważ widać to na ich twarzach, a więc ono musi być pyszne. Sam w dalszym ciągu nie spróbował jedzenia. Dopiero trzecie zdarzenie, kiedy podano mu talerz i zaczął jeść, smakować, wtedy tak, naprawdę zaczął się nim cieszyć. To jest bhavana maya panya. To pierwsze i drugie nie pozwoli wam poznać smaku rzeczywistości. Inny przykład. Ktoś jest chory i idzie do lekarza. Lekarz go bada, a potem wypisuje receptę. Pacjent bardzo szczęśliwy wraca do domu. Ma wielkie zaufanie do swojego lekarza. To nic złego. Trzeba mieć zaufanie do lekarza. Ale ta wiara staje się ślepą wiarą.
Jego oddanie staje się ślepym oddaniem. W domu pacjent stawia na ołtarzyku posążek lekarza albo wiesza tam jego portret. Stawia przed nim kwiaty, zapala kadzidło, ofiarowuje słodycze i owoce. Potem robi 108 rundek wokół ołtarzyka i 3 razy składa pokłon. Jak coś takiego ma mu pomóc? Wyjmuje receptę, czyta i w kółko powtarza. Jedna pigułka rano, jedna pigułka w południe, jedna pigułka wieczorem. Jedna pigułka rano, jedna pigułka w południe. Dokąd go to doprowadzi? Szaleństwo. Tak się dzieje, kiedy wiara staje się ślepą wiarą, kiedy oddanie staje się ślepym oddaniem. A teraz drugi przypadek. Człowiek, jakkolwiek by nie patrzeć, jest istotą racjonalną, więc biegnie do lekarza i pyta. Dlaczego dał mi pan tę receptę? Co to za lekarstwo? Jak ono mi pomoże? Lekarz jest inteligentnym człowiekiem. Objaśnia więc. Proszę posłuchać, to jest pańska choroba, a to jest przyczyna tej choroby. Jeśli zażyje pan lekarstwo, zlikwiduje ono przyczynę choroby. Kiedy zniknie przyczyna, choroba też zniknie. Ach, wspaniale, teraz rozumiem. Mój lekarz jest cudowny. Jego lekarstwo też jest cudowne. I co teraz robi pacjent? Wraca do domu i zaczyna kłócić się ze wszystkimi sąsiadami. Do niczego. Wszyscy wasi lekarze są do niczego, ale mój lekarz jest wspaniały. Lekarstwa, które wam przepisują wasi doktorzy, są do niczego. Lekarstwa od mojego lekarza są cudowne. Ciągle się kłóci. Nie bierze lekarstwa, za to bez przerwy się awanturuje. Tak właśnie się dzieje. Każda mądra osoba, święta osoba, oświecona osoba, kiedy widzi, jak ludzie cierpią, jak są nieszczęśliwi, daje receptę z dhammą. Praktykujcie sila, praktykujcie samadhi, praktykujcie panya. Wtedy uwolnicie się od cierpienia. Ale nikt nie próbuje praktykować. Za to powstają różne religie, wierzenia, dogmaty, rytuały, ceremonie. Wszyscy się w to angażują, ale nikt nie praktykuje. Nie ma z tego korzyści. Trzeci rodzaj panya, bhavana maya panya, oznacza zastosować dhammę w życiu poprzez bezpośrednie doświadczenie. Tylko i wyłącznie wasze osobiste, bezpośrednie doświadczenie jest tym, co przyniesie wam korzyść. Tutaj pojawia się trudność. Jak osiągnąć to bezpośrednie doświadczenie? Bezpośrednie doświadczenie fenomenu umysł-materia. Jak doświadczyć tej nieustającej interakcji, która pomiędzy nimi zachodzi i która jest źródłem powstawania negatywności? Negatywności, która rosnąc i pomnażając się, zaczyna was obezwładniać. I jak poprzez zrozumienie tego zjawiska możecie zatrzymać powstawanie tej negatywności? A nawet jeśli już się pojawiła, jak nie pozwolić jej rosnąć i obezwładniać was? Tego wszystkiego trzeba doświadczyć. A dzieje się to głęboko na dnie umysłu. Musicie rozwinąć w sobie umiejętność, sprawność, zdolność do doświadczenia tego. To jest to, co robiliście przez ostatnie 3 dni. Jeśli nie macie tej umiejętności, tej zdolności, nie możecie praktykować vipassany. Jest to niemożliwe. Na przykład, jeśli nie macie zdolności widzenia, nic nie widzicie. Jeśli nie macie zdolności słyszenia, nic nie słyszycie. Tak samo jest, jeśli wasz umysł nie ma tej zdolności, umiejętności, która może was poprowadzić w głąb interakcji umysłu i materii. Jeśli nie macie tej zdolności, nie dotrzecie do głębi. Przykład. 2 przyjaciół młodych, bardzo ubogich chłopców wiodło życie żebraków. Chodzili po domach i żebrali o jedzenie. Jeden z nich był ślepy, niewidomy od urodzenia. Zdarzyło się pewnego dnia, że niewidomy dostał wysokiej gorączki. Jego przyjaciel powiedział: no dobrze, w takim razie zostań tutaj, ja pójdę użebrać coś do jedzenia, a potem zjemy to razem. Poszedł i tak się szczęśliwie złożyło, że tego dnia trafił na wyjątkowo współczującą gospodynię domową, która ofiarowała mu bardzo słodką potrawę. W naszym kraju nazywamy ją kheer. Jest to rodzaj budyniu z mleka, ryżu, suszonych owoców, słodyczy itd. Chłopiec dostał tę potrawę i był bardzo szczęśliwy. Niestety jedzenie było płynne, a on nie miał przy sobie żadnego pojemnika, więc nie mógł go zabrać dla przyjaciela. Kiedy do niego wrócił, uczciwie mu o tym powiedział. Kiedy dzisiaj żebrałem, dostałem przepyszny kheer. Bardzo mi przykro, ale nie mogłem ci go przynieść, bo nie miałem w czym. W porządku, nie mogłeś, to nie przyniosłeś. Ale powiedz mi, co to jest kheer? Nie wiesz, co to jest kheer? Nie, nie wiem, co to jest kheer. Jest biały.
Zrobiony z mleka, więc biały. Biały? A co to znaczy biały? Nie wiesz, co to znaczy biały? Nie, nie wiem, co to znaczy biały. Nie, jest czarny. A co to znaczy czarny? Nie wiesz, co to czarne? Nie wiesz, co to białe? Co z ciebie za człowiek? Nie wiem, co to białe i nie wiem, co to czarne. Jestem ślepy od urodzenia. Skąd mam wiedzieć, co to jest białe i co to jest czarne? Drugi chłopiec rozejrzał się wokół siebie i zobaczył białą kaczkę. Złapał ją i przyniósł przyjacielowi. Popatrz, białe jest jak ta kaczka. Białe jest jak ta kaczka. Nie miał oczu. Jakże mógł zobaczyć, co znaczy białe i jaka jest kaczka? Użył swoich palców i przesunął ręką po kaczce. A, teraz już wiem, co znaczy białe. Białe to znaczy bardzo miękkie, bardzo miękkie. Hej, co ty mówisz, jakie miękkie? A co ma miękkie wspólnego z białym? Powiedziałeś, że białe jest takie jak kaczka. Dotknąłem jej. Kaczka jest miękka, a teraz mówisz, białe to nie jest miękkie. Jak mam zrozumieć, co to jest białe? Och, ty głupcze, przecież ci mówiłem, białe jest jak ta kaczka, a ty nie rozumiesz. No dobrze, sprawdzę jeszcze raz. I jeszcze raz zbadał dokładnie całą kaczkę. Zaczął od dzioba i zbadał całe jej ciało, aż po końce piór na ogonie. A, teraz rozumiem. Jest zakrzywione. Białe jest krzywe. Tak więc dla wszystkich ludzi, którzy tylko rozprawiają o filozofii, ale nigdy niczego nie doświadczyli, ponieważ brakuje im umiejętności, zdolności, by tego doświadczyć, dla nich wszystkich prawda jest zawsze krzywa. I pozostanie krzywa przez całe życie. Krzywa, krzywa. Oni nie potrafią zrozumieć. Owa umiejętność doświadczenia prawdy jest bardzo ważna. I to jest właśnie to, co zaczęliście robić, czego zaczęliście się uczyć. Gdybyście opierali się tylko na sila i nie zrobili następnego kroku, czyli samadhi, nie rozwinęlibyście tej zdolności. Rozpoczęliście pracę z samadhi. Gdybyście pracowali nad samadhi z jakimś wytworem waszej wyobraźni, werbalizując albo wizualizując, wówczas również nie rozwinęlibyście tej umiejętności. Ale pracujecie z rzeczywistością. Rzeczywistością dotyczącą waszego umysłu i materii. Dotyczącą fenomenu umysł-materia. Zaczęliście pracę w tym obszarze z oddechem, który jest prawdą i rzeczywiście go doświadczacie. Dotknięcie oddechu, doświadczacie go. A dziś, trzeciego dnia, zaczęliście odczuwać doznania, biochemiczne reakcje na tym małym obszarze. W ten właśnie sposób docieracie do głębszych poziomów umysłu. Najgłębszy poziom umysłu, nazywany nieświadomym umysłem, w rzeczywistości wcale nie jest nieświadomy. Jest świadomy przez cały czas, dzień i noc, ale świadomy doznań w ciele. Zaczęliście doświadczać doznań w okolicy nosa. Doznania są w całym ciele. W całym ciele zawsze coś się dzieje, tu czy tam. Zachodzi taka czy inna zmiana. Zmiana, która przejawia się poprzez takie doznania, albo zmiana, która przejawia się poprzez inne doznania. Ale jakaś zmiana zawsze ma miejsce. Możecie doświadczyć tych zmian tylko poprzez taką obserwację, jaką wykonywaliście przez te 3 dni. To jest dopiero początek. Jutro przebadacie cały obszar ciała i zobaczycie, że doznania są wszędzie. Poruszacie się w następujący sposób. Od powierzchniowej warstwy umysłu do głębokich warstw umysłu. Tam, gdzie nagromadziły się głęboko zakorzenione kompleksy z przeszłości. Gdzie mieszczą się schematy nawykowych reakcji. Na najgłębszym poziomie umysłu. Nawykowym zachowaniem umysłu jest reagowanie. Kiedy tylko poczuję jakieś przyjemne doznanie w ciele, reaguję pragnieniem, chęcią zatrzymania tego doznania. Kiedy tylko doświadczę jakiegoś nieprzyjemnego doznania w ciele, reaguję niechęcią, nienawiścią. Pomału zaczynacie zdawać sobie z tego sprawę. Zyskujecie świadomość tego procesu. Na poziomie intelektualnym bardzo łatwo jest zrozumieć, że wszędzie zachodzi jakaś zmiana. Wszystko jest niestałe. Każdy, kto się rodzi, umiera. Cokolwiek jest wyprodukowane, prędzej czy później ulega zniszczeniu. Wszystko jest tymczasowe, ulotne. Ale to jest rozumienie tylko na poziomie intelektualnym. Doświadczyć tej prawdy można wyłącznie w obrębie swojego ciała. Prawo natury jest prawem obowiązującym wszędzie, wewnątrz i na zewnątrz. Prawo natury, które widzicie na zewnątrz,
może być zaakceptowane, może być zrozumiane jedynie na poziomie intelektualnym, ale rzeczywistość, prawo, którego doświadczacie w obrębie waszego ciała, musi być doświadczone. To doświadczenie nazywa się Bhavana Mayapania. Musimy je przeżyć, bezpośrednio doświadczając, odczuwając. Jeśli to się nie stanie, rozumienie intelektualne nic nam nie pomoże. Byli nauczyciele przed Buddą, w czasach Buddy i po Buddzie, którzy głosili takie nauki, ale tylko w wymiarze intelektualnym. Nie poprowadziło to ludzi w głąb tak, jak poprowadziło tych, którzy zaczęli rozwijać swoją Bhavana Mayapania. Weźmy taki przykład. Przypuśćmy, że przydarzyło się wam jakieś bardzo traumatyczne doświadczenie. Ktoś bardzo bliski, kochany, umarł. Położyliście jego ciało na stosie pogrzebowym i spaliliście, albo zabraliście na cmentarz i pochowaliście w grobie. W czasie tych wydarzeń doświadczacie wielkiej mądrości. Przecież wszystko jest nietrwałe. Ten, kto się rodzi, umiera. Nikt nie jest nieśmiertelny. Ja też któregoś dnia umrę. Ludzie wezmą moje ciało i pochowają je lub spalą. Więc jaki sens mają te wszystkie pragnienia i kurczowe trzymanie się tylu rzeczy? Po cóż walczyć z ludźmi i gromadzić to wszystko? Na koniec i tak wszystkie rzeczy tu zostaną, a moje ciało będzie pochowane lub spalone. Doświadczacie tej głębokiej mądrości, ale na jak długo ona starcza? Kiedy tylko wyjdziecie za bramę cmentarza, zaczyna się to samo. Ja, moje, moje, znów wraca całe to szaleństwo. Nic się nie zmieniło, ponieważ było to zrozumienie tylko na poziomie intelektu. Ludzie przychodzą na wykłady o Dhammie, na te właśnie wykłady i myślą: a, wspaniale, teraz rozumiem, dlaczego przywiązywanie się jest takie niedobre, bo przynosi tak dużo cierpienia. Im bardziej jestem do czegoś przywiązany, tym bardziej jestem nieszczęśliwy i bardziej cierpię. Owo ja i moje to jest wielkie nieszczęście, bardzo wielkie nieszczęście. Ale po wykładzie wychodzi z sali i od razu: hej, gdzie są moje buty? Kto je zabrał? Dopiero dziś je kupiłem. Moje nowe buty, co się z nimi stało? I zaczyna wołać: moje, moje, moje. Nic się nie zmieniło. To tylko intelektualne rozumienie, które nic nie pomaga. Trzeba doświadczyć, a doświadczyć jest trudno. Łatwo jest pojąć coś intelektem, łatwo jest zaakceptować coś na poziomie oddania, poświęcenia. Ale tak trudno jest doświadczyć rzeczywistości, ponieważ jeżeli nie rozwiniecie w sobie umiejętności, zdolności do doświadczania, to nie doświadczycie. Jest tak wiele iluzji, tak wiele złudzeń. Na poziomie powierzchniowym wszystko wydaje nam się jakieś, a na rzeczywistym poziomie jest zupełnie inaczej. Na przykład, jest noc, pora spać. Idziecie do łóżka, zapalacie lampę albo świecę i zasypiacie. Następnego ranka budzicie się i widzicie światło tejże świecy czy też światło tej lampy. Macie wrażenie, że jest to ta sama świeca, to samo światło. Jakim sposobem ta sama świeca? Jakim sposobem ta sama lampa? W każdym momencie płomień pojawia się i znika. W jego miejsce pojawia się inny i też znika, a po nim następny i też przemija. Nie ma między nimi żadnej przerwy. Odbywa się to bez przerwy, nieustannie i dlatego mamy wrażenie, że jest to ten sam płomień, to samo światło. To jest wielkie złudzenie. Żarówka elektryczna. Pokazałem na nią dwa razy. Można by sądzić, że to samo światło. To samo światło. Jakim sposobem to samo światło? Jeżeli to jest to samo światło, to dlaczego na koniec miesiąca elektrownia przysyła mi rachunek? Zużycie prądu tyle i tyle jednostek, tyle i tyle do zapłacenia. Za co? To moje światło, mój włącznik, który kupiłem sobie w sklepie. Ja jestem jego właścicielem. A wy kto jesteście? Dlaczego chcecie ode mnie pieniędzy? Elektrownia ma całkowitą rację. Wyprodukowała prąd, który przesłała przewodami, żebym mógł go użyć. Ładunki elektryczne poruszają się z ogromną prędkością. Jeden przemija, a na jego miejsce pojawia się nowy. Stary znika i zjawia się nowy. Z tak ogromną prędkością, że mamy wrażenie, iż jest to ciągle ten sam. Inny przykład. Przekraczacie rzekę. Rankiem przeprawiacie się przez rzekę, płyniecie na jej drugi brzeg. Po całym dniu pracy wsiadacie na łódź i wracacie do domu na pierwszy brzeg rzeki. Wydaje się wam, że przepłynęliście tę samą rzekę.
jak to tę samą rzekę? Nawet jeśli na chwilę zanurzycie się w rzece, po chwili wasza głowa znowu jest nad wodą. Drugie zanurzenie i znowu głowa nad wodą. Trzecie zanurzenie i znowu głowa nad wodą. Wydaje się wam, że nurkujecie w tej samej rzece. Jakim sposobem w tej samej rzece? Istnieje nieustanny przepływ. Rzeka, w której zanurzyliście się po raz pierwszy, już przepłynęła. Nie została z niej nawet kropla wody. Cała woda przeminęła. Drugie zanurzenie odbyło się już w całkiem innej rzece. Trzecie znowu w zupełnie innej rzece. Rano przepłynęliście rzekę łódką. Wieczorem na tym miejscu jest całkiem nowa rzeka. A jednak mamy wrażenie, że jest to ta sama rzeka, to samo światło. Jak to pojąć? Pewne rzeczy leżą w granicach możliwości narządów zmysłów. Na przykład macie oczy i dzięki nim widzicie pewne rzeczy czy zjawiska. Możliwość widzenia jest jednak ograniczona. Płomień świecy pojawia się i przemija. Pojawia się i przemija. Jeśli przyjrzycie się bardzo uważnie, możecie to dostrzec. Tak, rzeczywiście pojawia się i zanika. Pojawia się i zanika. Ale co ze światłem elektrycznym? Pojawia się i zanika z tak ogromną prędkością, że dostrzeżenie tego zjawiska leży poza możliwościami waszych oczu. Albo weźmy przepływanie rzeki. Tak, rzeka płynie. Drugie zanurzenie było w nowej rzece. Trzecie zanurzenie było w nowej rzece. Jeśli się bardzo postaracie, to jesteście to w stanie zrozumieć. Ale jak zrozumieć taką rzecz? Człowiek, który się zanurzył, też przeminął. Drugi raz zanurzała się już całkiem nowa osoba. Trzecie zanurzenie też zrobiła już zupełnie inna osoba. Jak pojąć coś takiego? Nie macie odpowiedniej umiejętności, zdolności, aby tego doświadczyć. Na przykład, komuś, kto nie praktykował vipassany, będzie się wydawało, że ten Goinka, który zaczął mówić pół godziny temu, to ten sam Goinka, co w tej chwili. Ten sam Goinka. Ten sam Goinka, co wczoraj. Ten sam, co rok temu. Czy 10 lat temu, 50 lat temu, 60 lat temu, 67 lat temu, ten sam Goinka. W jaki sposób ten sam Goinka? W każdym momencie ten Goinka umiera i rodzi się następny Goinka. W każdej chwili ten Goinka umiera i inny Goinka się rodzi. Cała fizyczna materia składa się z subatomowych cząsteczek pojawiających się i zanikających, pojawiających się i przemijających z ogromną prędkością, z niesamowitą prędkością. Ta prędkość stwarza iluzję, złudzenie, zamęt. Nie sposób zrozumieć rzeczywistości, nawet jeśli akceptuje się tę rzeczywistość na poziomie intelektualnym, zgodnie z tym, co twierdzą naukowcy. W całym materialnym świecie nie istnieje nic takiego jak trwałość. Istnieją tylko fale, maleńkie fale, fale, fale. Tak mówią współcześni naukowcy. No cóż, oświecona osoba jak Budda też tak o tym mówi. Nigdzie w całym wszechświecie nie ma nic trwałego. Są tylko fale. Zarówno umysł, jak i materia to nic innego, tylko fale. Wibracje, wibracje. Możecie wierzyć naukowcom i dlatego akceptować ten fakt. Taka akceptacja jednak wam nie pomoże. Tego trzeba samemu doświadczyć. To właśnie zrobił oświecony, aby dotrzeć do ostatecznego celu i osiągnąć całkowite wyzwolenie. I właśnie to każdy musi zrobić, aby zrozumieć autentyczne, prawdziwe zmiany, jakie cały czas mają miejsce. W każdym momencie wszystko się zmienia, zmienia, zmienia. Z niebywałą prędkością zmienia i zmienia. Rodzi się dziecko. Widzicie, jakie jest śliczne i delikatne. Następnie widzicie je po 10 latach. Zaszła w nim wielka zmiana. I znowu widzicie je po 20 latach. Ponownie ogromna zmiana. 30, 40, 60, 80 lat. Nie do wiary. To samo dziecko? W jaki sposób tak się zmieniło? Nie było przecież tak, że równo co 10 lat, kiedy szło spać, jakiś Bóg Wszechmogący przesuwał nad jego ciałem magiczną różdżką i rano dziecko wstawało jako zmieniona osoba. Nic z tych rzeczy. W każdej chwili człowiek się zmienia, zmienia, zmienia. Rośnie i starzeje się, rośnie i starzeje się. Starzeje, starzeje. Takie jest prawo natury. Jeśli ktoś akceptuje to prawo natury na poziomie intelektu lub religijnej wiary, to w niczym mu to nie pomaga. Jest to tylko intelektualna przyjemność, intelektualna rozrywka. Albo religijna przyjemność, religijna rozrywka.
to w niczym nie pomoże. Ale jeśli ktoś zacznie doświadczać tego na poziomie rzeczywistości, jest to ogromna różnica. Ogromna różnica. I właśnie to zaczęliście robić. To jest dopiero maleńki krok na bardzo długiej drodze. Trzeba dotrzeć bardzo głęboko w sobie samym, aby zbadać i zrozumieć, czym jest struktura materialna, czym jest umysł i jaka interakcja zachodzi pomiędzy nimi na bardzo głębokim poziomie. To właśnie doprowadziło Buddę do pełnego oświecenia. Rozdzielając, rozkładając, dezintegrując, rozpuszczając, osiągnął taki etap, na którym dotarł do ostatecznej prawdy dotyczącej materii. Ostatecznej prawdy dotyczącej umysłu. Ostatecznej prawdy dotyczącej treści umysłu. Umysłowych treści pojawiających się jednocześnie z umysłem. Następnie wykroczył poza to i doświadczył czegoś, co jest poza umysłem i materią. Co to jest materia? Rozdzielając, rozkładając, dotarł do najmniejszej subatomowej cząsteczki, z której składa się całe ciało, a którą nazwał kalapa. Kalapa znaczy jednostka, jednostka materii, najmniejsza materialna jednostka, której nie można dalej podzielić. Nazwał ją atta kalapa. Atta znaczy 8. 8 połączonych ze sobą rzeczy tworzy tą jednostkę i tych 8 rzeczy nie można rozdzielić. Są zawsze razem. Istnieją 4 podstawowe elementy, czyli żywioły. Ziemia, woda, ogień, powietrze. Każdy z nich ma swoją charakterystyczną cechę, właściwość. Połączone razem dają liczbę 8. Właściwości są o wiele ważniejsze i można ich doświadczyć. Kiedy osiąga się ten etap, łatwiej jest także zrozumieć umysł na ostatecznym poziomie. Taka jest rzeczywistość umysłu na ostatecznym poziomie. Taka jest rzeczywistość każdej mentalnej treści na ostatecznym poziomie. To sprawiło, że zrozumiał, na czym polega fenomen połączenia umysłu i materii. Z niesamowitą prędkością. Wszystko to tylko małe fale. Fale. Z niesamowitą szybkością rzeczy pojawiają się i przemijają. Pojawiają się, przemijają. Powiedział, zanim pstryknę palcami albo mrugnę okiem, maleńka subatomowa cząsteczka pojawi się i przeminie. Pojawi się i przeminie tryliony razy. Tryliony razy. Pewien zachodni naukowiec również doszedł do takiego wniosku. Był profesorem na uniwersytecie w Berkeley. Tam też prowadził badania, próbując zrozumieć, jak zachowuje się atom. Już 100 lat temu dla naukowców Zachodu było oczywiste, że w materialnym świecie nie istnieje nic stałego, trwałego, że są tylko fale, wibracje. Ów naukowiec chciał koniecznie obliczyć, dowiedzieć się, ile razy najmniejsza cząsteczka pojawia się i przemija. Pojawia się i zanika w ciągu jednej sekundy. Żeby to obliczyć, wynalazł urządzenie, które bardzo słusznie nazwał komorą pęcherzykową, gdyż cząsteczka, tak jak pęcherzyk gazu w cieczy, pojawia się i znika, pojawia się i zanika. Przy użyciu tejże komory pęcherzykowej był w stanie odkryć i następnie ogłosić, że w ciągu jednej sekundy najmniejsza subatomowa cząsteczka pojawia się i zanika tyle razy, że liczba ta odpowiada jedynce z 22 zerami. 22 zera po jedynce. A tutaj na wschodzie inny naukowiec mówi, że zanim pstryknie palcami albo mrugnie okiem, cząsteczka pojawi się i przeminie tryliony razy. Obaj doszli do tego samego wniosku. A jednak jakaż wielka różnica, jaka ogromna różnica. Paru uczniów z tamtej części świata, z Berkeley w Stanach Zjednoczonych, przyjechało do Indii na kurs. Słyszeli o tym profesorze, to był bardzo sławny profesor, już nie żyje. Dostał Nagrodę Nobla. Nagrody Nobla nie daje się byle komu. Trzeba naprawdę coś osiągnąć, coś odkryć, żeby ją otrzymać. A więc był to bardzo znany człowiek. Z czystej ciekawości niektórzy z tych uczniów chcieli zobaczyć owego profesora, który doszedł do tego samego wniosku, do jakiego doszedł Budda dzięki oświeceniu. Okazało się, że był to człowiek ogromnie spięty, zestresowany, jeden kłębek nerwów i zmartwień. Dlaczego nie udało mu się uwolnić od cierpienia? Dlaczego nie uwolnił się od napięć? Ponieważ zabrakło bhavana mayapanya. Do swojego wniosku doszedł za pomocą przyrządu, instrumentu, komory pęcherzykowej. Mocno wierzył w swoją komorę.
mocno wierzył w swój intelekt i dlatego stwierdził, jest tak i tak. Ta druga osoba, która uwolniła się od wszystkich cierpień, nie używała żadnego naukowego przyrządu czy instrumentu. Posługiwała się tylko osobistym, bezpośrednim doświadczeniem. I na tym polega cała różnica. Kiedy zagłębiacie się w siebie, aby zrozumieć rzeczywistość interakcji umysłu i materii, to nie robicie tego z samej dociekliwości, dla zaspokojenia ciekawości. Robicie to, żeby uwolnić się od ignorancji, żeby ujrzeć, jak z powodu niewiedzy stale wytwarzacie zanieczyszczenie za zanieczyszczeniem, zakłócenie za zakłóceniem, negatywną myśl za negatywną myślą, zamieniając się przez to w kłębek nerwów. Aby zmienić tę nawykową reakcję, ten schemat zachowania, trzeba zagłębić się w siebie i doświadczyć prawdy. Pierwsza prawda, której się zaczyna doświadczać, to prawda o zmianie. W każdej chwili zachodzi zmiana. Ten fenomen połączenia umysłu i materii nieustannie się zmienia. Zmienia, zmienia. Możecie to zrozumieć na poziomie doświadczenia. Wszystko nieustannie podlega zmianie. Zmianie, zmianie. Kiedy będziecie wytrwale rozkładać, rozdzielać, dezintegrować, rozpuszczać, to zobaczycie, że w całej fizycznej strukturze czy umysłowej strukturze nie ma nic, o czym dałoby się powiedzieć, to jest jądro, to pozostanie trwałe, to się już nie zmieni. Badacie więc, chcę się przekonać, chcę doświadczyć, czy jest jakieś trwałe jądro. Tego dokona Bhavana Mayapania. Teraz doświadczacie Anicca, zmiany. Nie akceptujecie tej zmiany jedynie na poziomie intelektualnym, nie akceptujecie jej jedynie na poziomie wiary. Akceptujecie ją na rzeczywistym poziomie. Zmiana, zmiana, zmiana. Najpierw napotykacie rzeczywistość stałą, trwałą, powierzchniową. To wasze ciało, stałe, zbudowane z kości, tkanek itd. Doznania odczuwane w ciele są intensywne, mocne, takie jak ucisk, ciężkość, drętwienie, gorąco, ból. Wszystko to jest bardzo intensywne, silne. W taki sam sposób, w jaki zaczęliście obserwować okolicę nosa, teraz zaczniecie obserwować, co się dzieje w całym ciele. Spróbujcie obserwować obiektywnie. Obiektywnie. Nie od razu uda się wam cały czas pozostawać obiektywnym. Nauczenie się tego zabiera trochę czasu. Ale zacznijcie pracować w ten sposób. Przez kilka chwil uda się wam obserwować rzeczywistość w obiektywny sposób. Obiektywnie. I zobaczycie, że umysł staje się coraz ostrzejszy. A kiedy umysł staje się coraz ostrzejszy, zaczyna doświadczać coraz subtelniejszej rzeczywistości. Zaczniecie przenikać w głąb tej intensywności, penetrować tę stałość i zaczniecie doświadczać coraz subtelniejszej rzeczywistości. Coraz subtelniejszej i subtelniejszej. Aż dojdziecie do doświadczenia, w którym cała materialna struktura i cała umysłowa struktura nie będą niczym innym, tylko wibracjami. Wibracjami, które pojawiają się i zanikają. Pojawiają się i zanikają. Pęcherzyki, które powstają i znikają. Fale, które powstają, zanikają. Powstają, zanikają. Nieustanny przepływ. Nieustanny ruch. Wtedy doświadczycie prawdy o nietrwałości. Nie jest to zwykła gra intelektualna, ani gra emocjonalna czy religijna. Jest to faktyczne doświadczanie prawdy. Tej, której doświadczacie w obrębie swojego ciała, a jest nim nieustanny przepływ, nieustanna zmiana, w każdym momencie zmiana, zmiana, zmiana. Wtedy opuszcza nas szaleństwo. Jakie szaleństwo? Szaleństwo przywiązywania się do struktury fizycznej, szaleństwo przywiązywania się do struktury umysłowej i do połączenia tych dwóch struktur. Jakiemu celowi miałoby służyć rozwijanie w sobie pragnienia albo niechęci do czegoś, co jest tak efemeryczne? Tak ulotne. Dzięki tej praktyce uczycie się, jak obserwować. Obserwować w sposób zrównoważony i spokojny, z umysłem w stanie równowagi i spokoju. Stary schemat zachowania to zareagować. To właśnie ów fenomen połączenia umysłu i materii wytwarza takie czy inne doznanie, przyjemne lub nieprzyjemne, i powstaje reakcja w postaci pragnienia lub niechęci. Pragnienia lub niechęci. Tracicie w ten sposób zrównoważenie i spokój umysłu i stajecie się bardzo wzburzeni. Ten pierwszy aspekt mądrości, Anicca, będzie się stawał coraz jaśniejszy na poziomie doświadczalnym. Kiedy będziecie rozwijać ten aspekt mądrości, Anicca, 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 wszystko się zmienia, zmienia, zmienia,
pojawi się kolejny aspekt mądrości. Dukha. Cierpienie. Początkowo, kiedy zaczynacie praktykować i obserwować prawdę o sobie, napotykacie bardzo skondensowaną, stałą, intensywną rzeczywistość. Doznania są bardzo bolesne. Ciężkość, drętwienie, ucisk, napięcie itd. Oczywiście, że jest to cierpienie. Te doznania przynoszą dużo cierpienia. Nie podoba się to wam. Chcecie się tego pozbyć, a to trwa. Ale uczycie się obserwować. Jakkolwiek by to było bolesne, po prostu obserwujcie. Jakkolwiek nieprzyjemne by to było, po prostu obserwujcie. Tylko obserwujcie. Bywa, że 7 dnia, czasem 8, 9 albo 10, czasami na 2 albo dopiero na 3 z kolei kursie, uczniowie osiągają etap, na którym cała ta masywność, trwałość rozpuszcza się i pojawia się swobodny przepływ bardzo subtelnych wibracji przez ciało. Energia przepływa przez ciało i wydaje się to nam takie przyjemne. Takie przyjemne. A, cudownie, co za rozkosz, ekstaza. Tego szukałem, teraz osiągnąłem cel. I rozwija się was silne przywiązanie do tego doznania. A, mam to, osiągnąłem to. Bez zrozumienia, że jest to zjawisko równie nietrwałe, zmieniające się. Rano macie wspaniałe doświadczenie przepływu energii przez ciało, a po południu to się może zmienić. Znowu pojawia się ból, ciężkość i drętwienie. Idziecie wtedy do nauczyciela albo asystenta nauczyciela i mówicie: och, moja poranna medytacja była taka wspaniała, a teraz jest fatalna. Czujecie się nieszczęśliwi, ponieważ przywiązaliście się do czegoś, co jest ulotne, nietrwałe. Staje się wtedy jasne, że nie tylko nieprzyjemne doznania sprawiają, że czujemy się nieszczęśliwi. Przyjemne doznania również powodują cierpienie, z powodu waszej tendencji do przywiązywania się do nich. Każde przywiązanie jest równoznaczne z cierpieniem. Na pewno będziecie nieszczęśliwi, ponieważ wszystko, do czego się przywiążecie, jest nietrwałe. Jest ulotne i prędzej czy później na pewno się zmieni. Dukha to dukha nie tylko bólu i tym podobne, ale także dukha przyjemnych doznań. To staje się coraz jaśniejsze. Stopniowo pojawi się trzeci aspekt panya. Stanie się tak bardzo oczywisty. Anatta. Nie istnieje ja, nie istnieje moje. Wydaje się, że ono jest, że istnieje we mnie jakieś ja. Wydaje się, że jest coś takiego jak moje. Ale w miarę jak będziecie robili postępy na poziomie doświadczalnym, nieintelektualnym, stanie się bardzo jasne, czym jest ja. Badacie cały obszar materii wewnątrz was, cały obszar umysłu oraz połączenie tych dwóch struktur. I widzicie, że są tylko fale, fale, pęcherzyki, pęcherzyki, które pojawiają się i przemijają. Który z tych pęcherzyków jest tym ja? Czy ten pęcherzyk to ja? On już zniknął. Która fala jest mną? Ona już zniknęła. Czy w takim razie ja też zniknąłem? Och, dla konwencji, dla wygody, oczywiście, że musimy używać słów ja, moje, ty, twoje, ale w rzeczywistości nie ma żadnego ja, ani żadnego moje. Musimy używać tych słów, bo inaczej jak powiemy? Jedna masa pęcherzyków rozmawia z drugą masą pęcherzyków? Tak się nie da. Musimy użyć słów ja, moje, ty, twoje, on, ona i tak dalej. To jest prawda powierzchniowa. Wydaje się, że tak jest. Ale ostateczna prawda, rzeczywista prawda jest taka, że nie ma nic innego, tylko fale, fale, wibracje, pęcherzyki. Coś, co nie ma esencji, istoty, jądra, to jest anatta. Jeśli rzeczywiście istnieje jakieś ja, jakieś moje, coś, co jest moje, w takim razie muszę to posiadać. Co takiego posiadam? Ktoś ma około 40 lat, patrzy do lustra i widzi kilka siwych włosów. Siwieję. O nie. Biegnie do drogerii, kupuje farby do włosów i farbuje włosy. Jestem młody, jestem dalej młody. Próbujemy oszukać innych, próbujemy oszukać samych siebie. Ale jak oszukać naturę, prawo, damę? Siwiejemy. Starzejemy się, niszczejemy. Niszczejemy, umieramy. W każdym momencie umieracie. Umieracie. Gdybyście mieli władzę nad swoją fizyczną strukturą, gdybyście nad nią panowali, moglibyście jej nakazać. Nie, nie możesz się starzeć. Musisz pozostać taką, jak ja chcę. Nic z tych rzeczy.
jesteście bezradni. Po prostu starzejecie się, rozkładacie, niszczejecie. Nie rozumiejąc tego zjawiska, tego nieustannie zmieniającego się fenomenu, można się czuć całkiem szczęśliwym. Na przykład, ktoś kończy 21 lat, urządza urodziny, wydaje wielkie przyjęcie. Wszyscy życzą 100 lat, 100 lat, mnóstwo szczęścia z okazji urodzin. Nieszczęsny jubilat nie rozumie, że jest o 21 lat bliżej grobu. Jak można to nazwać szczęściem? Nie oznacza to rzecz jasna, że w każde urodziny macie rozpaczać. Jestem o jeden rok bliżej śmierci. O nie, Dhamma nie uczy rozpaczania. Rozumiecie, że taka jest rzeczywistość. To jest fakt. Upłynęło tyle i tyle czasu. Nie wiem, ile mi jeszcze czasu zostało, ale ten czas, który został, muszę wykorzystać najlepiej, jak się da. W jaki sposób mogę go najlepiej wykorzystać? To jest mądrość. Kiedy anatta staje się jasna, kiedy anicca staje się jasna, wszystko się zmienia, zmienia, zmienia. Kiedy dukkha staje się jasna, wtedy umacniacie się w mądrości. Krok po kroku zbliżacie się do końcowego celu. Wtedy zauważacie w codziennym życiu, jak przejawia się wasza mądrość w relacjach z ludźmi, w radzeniu sobie w najróżniejszych sytuacjach. Rozumiecie, że jest to powierzchniowa prawda i że musicie radzić sobie ze światem na poziomie tej powierzchniowej prawdy. Nie możecie powiedzieć, ta ściana to tylko masa fal i wibracji, moja noga to też tylko fale. Jeśli kopnę ścianę, moja noga przejdzie przez nią na drugą stronę. Tak się nie zdarzy, złamiecie nogę. A więc na poziomie powierzchniowym to jest prawda. Ściana jest stała, ale na poziomie ostatecznym jest ona czystą wibracją. Wibracją. Ta ściana jest tylko wibracją. Wibracją. Nie trzeba się przywiązywać do wibracji. Kiedy zaczyna się to dziać, uczycie się obserwować rzeczy nie tylko jako stałą, trwałą rzeczywistość. Istnieje rzeczywistość w postaci trwałej, stałej, ale kiedy zaczniecie ją rozdzielać, rozkładać, dezintegrować, wtedy ujrzycie ostateczną prawdę. Kiedy mężczyzna nie posiada właściwej mądrości i patrzy na ciało kobiety, widząc je jako trwałe, mówi: o, jaka ona piękna, jaka piękna. Tak samo kobieta, patrząc na trwałe ciało mężczyzny: o, jaki on piękny, jaki piękny. Kiedy rozwiniecie się w Dhammie, będziecie próbowali zrozumieć, co tu jest pięknego. Niech się przyjrzę. Rozłożę to na czynniki pierwsze, rozdzielę, zdezintegruję i zobaczę, co tu jest piękne. Zaczniecie od czubka głowy. Te włosy, a, jakie piękne. Blond włosy czy czarne włosy, jedwabiste czy ciemne, takie czy inne, wszystko jedno. Jeden włos wypadł. Co w nim pięknego? Macie ochotę go wyrzucić. Przykład. Biedna dziewczyna. Pech chciał, że kiedy przygotowywała śniadanie, z jej bujnej grzywy wypadł włos i wpadł do jedzenia, które podawała kochanemu mężusiowi. Kochany mężuś go znalazł. Włos? Brudny włos? Popsułaś mi śniadanie. O co ci chodzi? Jaki brudny włos? Cały wieczór i całą noc się zachwycałeś. Piękne włosy. Jakie piękne włosy. Masz je teraz w śniadaniu. Zjadaj. Czego krzyczysz? Ten włos wydawał się piękny, kiedy był razem z pozostałymi. Kiedy się oddzielił, utracił swoje piękno. Co jeszcze możecie sprawdzić? Schodzicie niżej i dochodzicie do zębów. Ach, jakie cudowne. Takie piękne. Perełki, rząd perełek. Jeden ząb się złamał i wypadł. Wypadła perła, cenna perła. Czy zamkniecie ją w sejfie, pod kluczem, w domowym skarbcu? Wyrzuć to, to kawałek kości. Jest to kawałek kości, kiedy oddzieli się od reszty. Gdy jest razem z pozostałymi, jest perłą, cenną perłą. Co jeszcze znajdziecie, jeśli pójdziecie dalej? O, paznokcie, takie piękne paznokcie. I jak pięknie polakierowane. Odcień lakieru pasuje do skóry, harmonizuje z kolorem sukienki czy sari. Takie piękne, takie piękne. I znowu ta sama historia. Dziewczyna obcinała paznokcie i pech chciał, że parę kawałków wpadło do jedzenia. Zobaczył je mąż. Paznokcie? Brudne paznokcie? Jakie znowu brudne paznokcie? To są piękne paznokcie. Pięknie polakierowane. Twoje jedzenie też jest piękne. Razem masz podwójne piękno. Zjadaj. Piękne. Co jest piękne? Uczeń podchodzi do mnie i mówi: proszę nie mówić o takich rzeczach. U nas na zachodzie, wie pan, co nazywamy pięknym? Proszę mi powiedzieć, co jest piękne. Na zachodzie mówimy, że piękna jest skóra.
Skóra, gładka, lśniąca. To jest piękno. Czyżby? Weźcie żyletkę, zeskrobcie odrobinę i zobaczcie, co w tym jest pięknego. Natychmiast zapragniecie to wyrzucić. Po co wam coś takiego? A może coś pięknego jest wewnątrz? Gdyby wewnątrz było coś pięknego, to wyszłoby przez któryś z otworów. A z którego otworu wychodzi coś pięknego? Natura jest dla nas naprawdę bardzo łaskawa. W przeciwnym razie, gdyby to, co jest wewnątrz, było na zewnątrz, a to, co na zewnątrz, było wewnątrz, w jakimże bylibyśmy stanie? Musielibyśmy walczyć z wronami, orłami, sępami, psami. Życie byłoby straszne. Co jest piękne? Nie znaczy to, że Dhamma nauczy was, żebyście zaczęli nienawidzieć ludzi. O, nie jesteś piękny, jesteś brzydki. Jesteś masą pęcherzyków. Ja też jestem masą pęcherzyków. Dhamma nie uczy nienawiści. Im głębiej się wchodzi, rozumie, rozwija swoją panię, tym czystszy staje się umysł. A czysty umysł jest przepełniony miłością, nieskończoną miłością. Jest pełen współczucia, nieskończonego współczucia, pełen radości, współodczuwającej radości, pełen nieskończonej współodczuwającej radości i nieskończonego spokoju i zrównoważenia, harmonii. Nie sposób kogokolwiek nienawidzieć. Czysta miłość, dobra wola, współczucie. Miłość, dobra wola, współczucie. Ta ścieżka zaprowadzi was do etapu, na którym uwolnicie się od wszelkiego cierpienia. Pozbędziecie się wszelkich zanieczyszczeń, zakłóceń i będziecie prowadzić prawdziwe, wyzwolone życie. Oświecone życie. Dobre życie. Dobre dla was samych i dobre dla innych. Każdy musi dojść do tego pracą. To dobrze, że przyjechaliście tu pracować. Przez ostatnie 3 dni przygotowywaliście się. Jutro wejdziecie w obszar pania. Zaczniecie vipassanę. Ale pamiętajcie, kiedy rozpoczniecie vipassanę, nie spodziewajcie się, że jak tylko zaczniecie obserwować rzeczywistość, zobaczycie tryliony subatomowych cząsteczek, które pojawiają się i znikają. O nie, nie, nie. Na początku będziecie doświadczać różnych rodzajów bólu, uczucia ucisku i ciężkości. Ale pomału, stopniowo i one się rozpadną. Zdezintegrują się, aż poczujecie przepływ energii. Ale nie nastawiajcie się, niczego nie oczekujcie. Pozwólcie, żeby to się samo działo, z momentu na moment, z chwili na chwilę. Po prostu zaakceptujcie rzeczywistość z chwili na chwilę i zostawcie resztę naturze. Zostawcie to Dhammie. Po prostu cokolwiek się pojawi w danym momencie w obrębie waszego ciała, zaakceptujcie to. Wolni od wszelkich wyobrażeń, wolni od wszelkiej werbalizacji, wolni od wszelkiej wizualizacji. Rzeczywistość taka, jaką jest, właściwa fenomenowi waszego umysłu materii. Technika z pewnością wam pomoże i doprowadzi was do ostatecznego celu. Wykorzystajcie ten czas jak najlepiej, ten wspaniały czas. Poświęciliście 10 dni z waszego życia. Musicie uzyskać jak najlepsze rezultaty w ciągu tych 10 dni. I uzyskacie najlepsze rezultaty. Pracujcie pilnie. Pracujcie żarliwie. Pracujcie cierpliwie i wytrwale. Cierpliwie i wytrwale. A uwolnijcie się od wszelkiego zniewolenia, od wszelkiego cierpienia po to, aby cieszyć się prawdziwym pokojem, prawdziwą harmonią, prawdziwym szczęściem. Prawdziwym szczęściem. Sir.